Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, no widzimy się znowu w Novaland. I tak, od poprzedniego odcinka minęło trochę czasu. Chociaż nie aż tak dużo, jak bym chciał, jeśli chodzi o czas w grze, nie poza nią. Głównie dlatego, że ja... Zgodnie z tym, co mówiłem, miałem przygotować sobie zapas stali. Nie zrobiłem tego. Przynajmniej do końca. Natomiast zmieniłem trochę strukturę działania wszystkiego. Otóż nasza ta wyspa, na której jesteśmy teraz, będzie służyć nam jako hub. Nie będziemy tutaj produkować wszystkiego koniecznie. Przynajmniej nie na razie. A raczej będziemy tutaj gromadzić wszystko. Jak tutaj proszę? Miedź. Czy tutaj stal? Samą stal teraz produkujemy w tym miejscu. I... jak widać, brakuje wszystkiego. Smutne. Ale prawdziwe. Jest spowodowane różnymi naprawdę rzeczami. Ale spokojnie, postaram się to wszystko ogarnąć. Głównie dlatego, że mamy właśnie tutaj coś takiego wspaniałego jak 2 punkty umiejętności. A co o tym idzie, możemy przyspieszyć boty. Logistyczne. Więc teoretycznie teraz niektóre z naszych problemów mogą się szybciej rozwiązać. Bo bot logistyczny, teoretycznie, no patrzcie jak teraz szybko biega. Piękna rzecz. Ale dobra, nie ma co tak dużo marudzić, dużo gadać i tak dalej. Weźmy całą stal, którą mamy. Piękne 4 sztabki. Teoretycznie mało, w praktyce wystarczająco. I zacznijmy ogarniać trochę różne rzeczy. Mam tutaj na przykład zaawansowany piec. Fajne. Jeśli będziemy coś tam jakoś ogarnąć później, to można wziąć. Tutaj mam rolnictwo 2. Też fajna rzecz, ale... czy na razie to jest coś, co bym chciał szczególnie robić? Nope. Dlatego też weźmy stal i odblokujmy pierwszą wyspę. Potem tam za 15 stali kolejną. I widzę, że jest to wyspa nacechowana charakterystyką piaskową, więc... zobaczmy tylko szybko, co my tu mamy. Poza tym, że możemy zbierać piasek w końcu, więc szkło też będziemy mogli robić. Fajnie. Tak poza tym, to chyba tutaj niczego szczególnie nie ma. No dobra, jest coś takiego. O cholera. Okej. Tak, co tego się nie spodziewałem. Tym bardziej, że jest tutaj dużo kupy, więc jest ich o wiele ile tak już. Oj. Ciekawe, czy to jest losowe, czy to dlatego, że tam coś ruszyłem. Ale co najciekawsze, patrz, nie tracimy tutaj tego. I teoretycznie wiem, czemu tak jest. Pewnie dla tych, którzy nie są przygotowani, to wszystko. Żeby po prostu nie okazało się, że przez to, że mamy końcówkę tlenu i to ruszyli, to teraz, no, mają problemy wielkie. A może jest inny powód. Tak czy inaczej, no, nie przejmujmy się tym teraz, tylko przekopujmy kupę. Co ciekawe, strasznie dużo ekspo gromadzimy tutaj. Nie wiem, czy to było za piasek, czy za samą tą kupę. Ale powiedziałbym, że jest to sukces. Pod tym względem zaraz będziemy mieli tylko innego punkta. Którego to swoją drogą nie będziemy wydawać, bo chcę teraz przeoszczędzić, dlatego móc robić podwójne boty logistyczne. I szczerze, jak powiem trochę takie przyjęcie na zasadzie, oj, będzie problem, tak teraz widzę, że tutaj to jest może nawet pozytywne. A to na co ile tutaj przysłowiowego gówna jesteśmy w stanie nagromadzić. Ja ci przyda się jako nawóz, może są jakieś jeszcze tajemnicze inne zastosowania, których nie znam. Ale tak, definitywnie trochę zapasu się przyda, więc tak. I teraz co dalej? O, proszę. Co jak co? Ale tego się nie spodziewałem. Że to jakiś człowiek będzie. Więc może go oczućmy? Gdzie jestem? Co to za smród? Badałem pustą przyrodek, nagle piasek zaczął się przemieszczać. Tak, trwiłem tutaj. Jestem Daniel, badacz i opiekun muzeum. Okej, czyli to ten cały. Zostajmy się z tej śmierdzącej dziury, to pogadamy. Okej. Uj, odgłos, ale udało się uciec. Dziękuję za zostanie mnie z tego czegoś. Spotkajmy się w muzeum. Tam porozmawiamy.
Okej. Wniosek jakiś coś takiego będzie, to tego lepiej nie ruszać. I kwiat kaktusa. Mieliśmy jakieś zlecenie na kwiaty kaktusa. Mhm. Mam punkt umiejętności też przy okazji, więc fajnie. Jednakowoż na razie powiedzmy, że tak. Nie będę się tym aż tak przejmował, czy na tym skupiał. Bo chcę po prostu, no, jak mówiłem, te boty jeszcze wzmocnić. I okej. Z tego co widzę, na pustynnych wyspach nie będziemy w stanie produkować niczego. O! Agresywne! Agresywne dziadostwo! Zaatakował mnie sam z siebie. Muszę się bronić w takim wypadku. Niedobrze. Gin. Kamień coś fajnego z tego się da wydobyć. Czy tylko tradycyjnie kości? Tradycyjnie kości. Ale okej. Dobra. W takim wypadku tutaj też ogarniemy sobie coś. Ale na tej wyspie nie będziemy w takim wypadku może nie robić typowej produkcji. Z raczej będziemy gromadzić piasek, kwiaty i tak dalej. To jest dobra robota. I wow. Zdecydowanie będę musiał zrobić jeszcze kolejny składnik na wodę, bo... No, nie ogarnia tutaj życia już nasza produkcja. Ale teraz tak, gdzieś mieliśmy składnik na przysłowiowe gówno. Okej, tutaj, więc niech tak będzie. I właśnie, a propos tego wszystkiego, zrobię sobie jeszcze tutaj bota bojowego na później. Definitywnie się przyda. I okej, zanim jeszcze dalej pójdziemy na coś, to zobaczymy, jak tutaj jest. Nieźle. Okej, widzę, że też bot sam w sobie radzi teoretycznie lepiej. Chociaż fajnie by było, gdyby udało się przyspieszyć też inne i... Nie wiem, co to to jest, ale lepiej to zrobię. Teraz ruszę i... Gąski tutaj upuszczam, że ktoś będzie chciał. Fragment rubinu. Okej. Na co mi fragment rubinu? I tak dalej. Bo nie wiedzieć. Cieszę się z tego, że je mamy. Definitywnie. Uuu, kolejne takie. Okej. Będę musiał lepiej wszystko poogarnąć z tego, co widzę. Ale okej. Dobra. Teraz nie ma co się przejmować. Skupmy się na pozytywach. Mamy trzy kwiaty kaktusa. Bo ich potrzebowaliśmy tutaj na coś, więc... jeśli tak, to przekażmy. I zobaczmy, co będzie. Wreszcie! Dzięki. I tutaj byłeś, albo byłaś, powinno chyba być, chociaż nie jestem pewien. To jest jedzenie na wiele dni, a ja nie... No, mam palce. Okej. W porządku, czas na rozlanie herbaty. Na tych wyspach strzegłem ich podobne stworzenia, z którymi mi łatwo sobie poradzić. Ale to wszystko zależy od tego, czy lubisz dobrą walkę, czy nie. Jeśli chcesz walki, po prostu wejdź tam i zabij coś. Jeśli nie, zdobądź to tajemnicze nasionko i wyhoduj je. Wyhodowanie kwiatu może trochę potrwać, ale stworzeniowy wynagrodzi się w ten sam sposób. Jeśli dasz mu... Kwiat krwi jak ofiarę, okej. Okej. I tu mogę powiedzieć, że... Fajnie. Fajnie. Warto wiedzieć. I okej. Definitywnie drugi bot ogarniający mi się przydał. Zaraz się tym zajmiemy. Ale zanim to, musimy chyba kolejną grządkę gdzieś postawić, żeby ten cały kwiat wyhodować. Albo nie będzie tutaj. Sam się nie będę zajmował. Bo nie ma co się przejmować, żeby bot to jeszcze wypracowywał. I... Okej. Jest wszystko dobrze. Jest dobrze. Więc teraz bota tylko na szkodę podreperujemy trochę. I tak, no mamy postęp jakikolwiek. A właśnie, jeszcze miałem do tego od muzeum polecieć. Zobaczyć, czy będziemy mogli coś poulepszyć teraz, kiedy jest trochę lepiej. Ale z tym wszystkim. Dobra, jedna stal. Jedną stal musimy tu przynieść. A do niego... Dwie stale. Okej, czyli trzy stale i jedno szkło. Teoretycznie jesteśmy w stanie to wszystko zrobić. Praktycznie pewnie czegoś mi brakuje. Tak czy inaczej... Dobra, gdzie ja złoto odkładałem swoją drogą? Bo gdzieś miałem na pewno składnik z złotu. Dobra, gdzie tutaj? Tak czy inaczej, weźmy miedzi trochę. Tak, nawet z tyle. Na zapas. Żelazo z podłogi. Chociaż to dopiero co zniszczyłem, to... Postawmy to jeszcze raz. Wszystko. Bo jednak generator prądu, piec elektryczny nam się przydadzą.
Tylko ten piec, co ja raczej sam będę obsługiwał po prostu, jak będzie potrzebny. Bo tutaj będziemy produkować szkło. Teraz weźmy, ile wyjdzie tej stali. Zobaczymy, ile udało się w ogóle wyprodukować. 6 sztabek. Moim zdaniem sukces, jak na standardy robocze. W postaci braku wnugla. I przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, dostawmy tu kolejne piece. Głównie chodzi o piece na miedź. Na żelazo. Żeby bot po prostu szybko zabrał, ile wlezie tego. Nawet jeśli powoli będzie to uzupełniał, to przynajmniej, no, uzupełni. I dobra. Teraz, kiedy to już ogarnięte, wyłączam podnoszenie, bo nie chcę tych wszystkich śmieci nosić. Dobra, żelazo jeszcze podnieść mogę, czemu nie? Tak. W tym momencie nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia. Po prostu spotkamy się, jak... będę miał trochę szkła i... Wiecie, co ja mówię za głupoty z tym szkłem? Po prostu ogarnijmy, co się da. Tą stal, nawet jakieś nowe. Piece. Świetnie. Jej. Potrzeba tyle, że to jest masakra, więc co nie? Rolnictwo 2, żeby mieć jakieś lepsze rzeczy. Jej, nasiona gałązki, nasiona grzyba jakiegoś. Rancho 2. Nie, nie chcę na razie łapać zwierząt. Dobra, mamy szkło przy okazji. Pamiętam, czy jedna tafla wystarczy, ale jeśli tak, to no, zlecimy im, co tam trzeba i będą krawcić, okej. Okay. Pojemniejszy oksygenator, czy jak się to nazywa. I zabraknie nam jednego tego tutaj. Ale dobra, niech będzie, że będziesz pracował nad tym. A my w tym czasie pójdźmy do muzeum. Jak widzisz, że ten postęp naszych badań jest... nie jest wzorcowy, okej. Okay. Mam kogoś, kto powinien nad tym pracować, ale cóż. Powinienem był jej posłuchać, gdy mówiła, że jest leniwa. Cóż, skoro już tu jesteś, to może pomożesz mi przyjrzeć przedmioty potrzebne do skompletowania naszej kolekcji. Oczywiście otrzymasz odpowiednią nagrodę. Okej, okej, niech będzie. Zaczniemy się w to bawić. Dobra, zacznijmy od takiej najprostszej kolekcji. Kamień, gałęzie, cegły. Okej, czyli potrzebujemy kamienia. Tego tutaj, to nie ogarniam trochę. Może później się dowiemy. To może, że to będzie sztabka złota. Ta odłamek złota. Ale dobra, 5 ród. 5 wszystkich sztabek, 5 gałęzi, 5 kamyków. Na razie, widzę. Wszystkich sztabek, gałęzi i kamyków. I czy jest coś innego tutaj, co mogę w sumie stwierdzić, czy potrzeba, co mogę przynieść w tym momencie? 5 sztabek, gałęzi i kamyków. Okej. Okay. 5 sztabek, gałęzi i kamyków. Pijachu. Gałęzie, kamyki, piach. W sumie sztabki miałem. Nie pomyślałem o tym. Dobra. Tego nie potrzebujemy. Mówiłem, nie potrzebujemy. Wyłączmy na razie to. Kamienie. Okej. Okay. Teraz gałązie. Gdzie są gałązie? Nie mamy gałązi. Szkoda. To weźmiemy stąd gałąź trochę, bo tutaj widzę, że jest ich aż na dwie raz. I dobra, nawet trochę na zapas wezmę. Okej. Okay. Sztabki, gałązie, miał być jeszcze pijach. Szkło też miało być, więc... kości na razie odłożę tutaj, dlaczego nie? Unglu nie kojarzy, żeby był potrzebny, więc tak. I piach. No i oczywiście też tamte, jak to się nazywało? Kwiaty kaktusowe, więc... też weźmiemy. Tyle, ile znajdziemy. Okej.
Nie bić mojego bota. On jest mój. Tylko ja mam prawo go bić. To jest złe stworzenia. Dobra, już ogarniam, o co chodzi. Czyli zrobić tą technologię, że można łapać zwierzęta. Potem przynieść żywe zwierzęta do muzeum. Dobra. Zostaw bota. Zostaw bota. Dobra, bot. Naprawiamy cię i szybko lecimy do muzeum. No, coś nowego mogę tutaj? No tak, mam szkło, więc teoretycznie mogę. Ale nie. Dobra, nie przyjmijmy się należy szkłem. Zanieśmy, co możemy. Bo jednak to nadal są fajne, nowe rzeczy. O, zaraz skończą. Dobra, to stali jeszcze nie przyniesiemy, ale weźmiemy od razu ulepszenie, które się da. Dziękuję bardzo. To teraz jest następne. To coś. Nie wiem, co to. Ale ogólnie mówiąc, jest jakiś następny chyba materiał. I teraz tak, tutaj. Jest wszystko prawie. Kamienie. Zapniam o rudach. Brawo. Okej, dobra. To teraz rudy metalów, stal. Stal sobie mogę już oddać, czemu nie? Okej, rudy metalów, stal. I szkło. Rudy metalów, stal, szkło. Okej. Zaraz się ogarnię. Jedna z was to może jeszcze spróbujemy połapać dziki. Kraby i tak dalej. Ale jeśli będziemy w stanie. W sumie nie pamiętam, co było potrzebne do opanowania tej technologii. A dwa stale. Tam dwie stale. Właśnie, w sumie. A, jak tak o tym myślę. Może warto byłoby zainwestować w drugi piec, bo tutaj. A. Ja rozumiem to. Głupie. Głupie jakieś rzeczy. Tak czy inaczej. Definitywnie przydałoby się pomóc, więc zabiorę trochę rzeczy. Stąd. Czemu nie? Tak, miedź mogę składować tutaj, czemu nie? Żelazo 5 sztuk sobie zostawiam, tak jak trzeba było. Resztę odkładam tam. Tak. Jest mi wrzeszczy. I my spotkamy się w sumie za chwilę, jak już będę miał technologię zbierania. Opanowane. Dobra, jednak nie aż tak za chwilę, bo mamy tutaj ten cały kwiat tajemniczy. Więc odkładamy tutaj ile wlezie. Weźmy go. Prawy kwiat. Ciekawe, tylko jeden. I mamy więcej tych nasion. Ale dobra. Jeśli tak ma być, to niech tak będzie. Jak to mówi klasyka, niech dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tak to powtórzę. I skąd tak to wyszło? Tak celowo, żeby nie było trobia. To połóżmy ten kwiat i zobaczmy, co tam się dalej dzieje. Tak, chcę wejść. No, idziemy. O. Jakaś olbrzymia mucha. Mucho. Pokonaj Moślira lub przyjaźnij się z nim. Behemutium i owa relikwia. Kak nośny przynosi budynek bez skończyści ich rozbiórki i skórka 32, okej. Okay. Jej. Teraz jest czaszka jakaś. Nie chcę wejść. Zobaczmy, czy mogę teraz znowu z nią pogadać. A właśnie, przy okazji mamy punkt. Dobrze. O, jak dobrze. 300%, o. Aż korci, żeby to jednak wziąć. Dobra, niech będzie, poczekamy jeszcze. Mhm. A
fajnie, można handlować z tego co widzę. Przeklikam trochę, ale tak, fajnie, można handlować z nią. Dobra. O, odbierzemy od razu to. I w takim wypadku, jak już to tak wyszło, to... Spotkamy się za chwilę pewnie. Jak już zabiorę to i zgromadzimy materiały, żeby zanieść się do muzeum. Jej. I co teraz dalej? Okej. Za szybko tutaj chyba niczego nie odkryjemy, więc tja. Powiedzmy, że po prostu na naprawdę spotkamy się za chwilę, jak już będę mógł ogarnąć wszystko. Zobaczmy jak stal. 3 sztabki. Dobra. To ten. W sumie jak mamy 3 sztabki, mogę już nauczyć się chwytać zwierzęta. Więc dałbym 5 dzików, 5 krabów, 5 tych salamandr. O czym by nie? Zwierzęta po prostu będą uciekać i musimy je łapać w ten sposób. Widzę, że mój bot mi z tym trochę pomaga. W pokebola po prostu. A czy będę złapanie jakiegoś stworzenia, piękne. Dobra, tu łapiemy salamandry, kraby i dziki. I tak, chciałem robić cięcie, ale jak mam taką opcję łapać w pokebola te wszystkie stworzenia, to czemu by nie? Zróbmy to teraz. Wiem, tam 5 trzeba było mieć, więc no. Teraz co zrobimy? A to odłożymy tutaj też przy okazji. Ileż to... dobra, nieważne gdzie to będzie leżeć, i tak tego nie potrzebuję. O, jest krab. Krab rzecz jest niebezpieczny. Tududu. Nie wiem, czemu tak bym chciał powiedzieć, ale tak. Najprościej mi odbija głupawka, więc mam nadzieję, że zaakceptujecie mnie z tą głupawką, bo tak. I dobra. Kolejny krab rzeczny, który jest niebezpieczny. Tududu. Że tu jest znowu ten rubin cały. Ale nie, my chcemy kraby rzeczne. Nie chcemy rubinów. Dobra, mamy już... Który krab rzeczny w sumie to jest? O właśnie, w sumie jeszcze jedna ważna rzecz. Przydało się odkryć opcję, że pojawią się te duże drzewa gałęziowe. Bo jest tam to ulepszenie. Definitywnie mogłoby to nas uratować. W tych momentach. I to jest tak, złoto wyrzućmy. Nie chcę tego wungla. Weźmy gałęzie, bo tutaj ich bardzo potrzeba. Z tego co pamiętam. Tak, definitywnie. I tak, jeszcze tutaj tylko pokopiemy trochę, bo... Expy. A chcę już przyspieszyć o 400% te boty. Czy wy to widzicie? Pojedynczy bot logistyczny już teraz ogarnie wszystko. Muszę tylko wzmocnić boty zbierające. Nie ma rzeczy, których po prostu ten bot logistyczny nie będzie uzupełniał, ogarniał. Jestem z nich dumny po prostu. O nie, bot się zepsuł. Właśnie pszczoły też trzeba złapać? Teoretycznie tak, więc zacznijmy dla bezpieczeństwa. A kości możemy wyrzucić. O! To jest jakaś królowa pszczół! Tak ją złapmy. Może być kiedyś potrzebna do czegoś. Złoto nie jest potrzebne, dobra. Jakby 5 każdego stworzenia chcę złapać, więc królowe pszczół teoretycznie też nie wychodzą poza ten zakres. I co ciekawe, najciężej nam jest jak na razie ze znalezieniem dzików. To może być śmieszne, bo teoretycznie dziki to najpodstawowsze zwierzęta. I tak, wiem, że dziwnie brzmi najpodstawowsze, ale to taka prawda. Najbardziej podstawowe. Przecież jak podobnie jak pszczoły, ale... Ulów jest tutaj tak dużo. Uli. Okej, można je niszczyć. Nie wiem, czy ich było tak dużo tu od początku. Teoretycznie wydaje mi się, że możliwe, że nie. Ale może... O nie, tlen nam się kończy. Złap jeszcze jedną pszczołę. Skakuję szybko na wyspę po tlen. I póki ten dzik żyje, tego łapmy. Bo wiem, że pszczoły lubią je mordować. Dobra. I tak, teoretycznie jeszcze zniszczymy ten ul. To może być błąd, ale chcę zobaczyć, co się stanie, jak go zniszczymy. Okej, czyli tylko jagódki. Nie opłaca się niszczyć uli. Zapamiętam to sobie. Na ten moment się nie opłaca. Może później będzie opłacało. Dobra, nie chcę rozmontowywać. Chcę łapać dzika.
Okej. Okay. I widzę salamandry. Mocno ranną, ale nadal widzę. Potrzebujemy jeszcze 3 salamandr. Dobra, naprawiam bota. Szybko. Aha. Dobra. A i te boty szybko giną, naprawdę. Będę musiał chyba im też wzmocnić te HP-ki jednak. Jak najszybciej. Ale to nie teraz. Dobra, jest kolejna salamandra. Jest też krab. Więc krab i salamandra będziemy mieć skończone. Się nie mylę. Co za tym idzie dobrze. Bardzo nawet. I dobra. Nie ma salamandry? No nie ma już ich chyba, więc tak. Lowo zniszczymy po prostu skały piaskowe. Cały piasek zanieśmy na główną wyspę, żeby szkło się produkowało, bo bardzo go potrzebujemy. Okej. Okay. 19 piachu to mało, ale... No niech będzie, już na razie wystarczy. 4. Jeszcze jedna chyba stal jest potrzebna. Albo mam idealnie z tego, nie pamiętam, czy już jedną stal oddawałem, czy nie. O nie, wszystkie bociska nam się popsuły, noż... Ładnie się boty bojowe zaczynać naprawdę rozmieszczać. Jest dzik, jest dzik! Jeden z dwóch ostatnich, których będziemy teoretycznie potrzebować. Przynajmniej ten moment, bo później zobaczymy, jak to będzie dalej. Okej, naprawmy przy okazji cię, koleżko. Właśnie, jajka ty nie były potrzebne? Tam nie wiem. Oj, te boty logistyczne. Jak ja je uwielbiam teraz. To tak naprawdę, naprawdę, już wcześniej były świetne, teraz... Biegają szybciej niż... Się spodziewamy, że będą biegać tak, nie poszczę mówiąc. Nie wierzę, że brakuje nam nadal jednego dzika. Jednej salamandry to jeszcze jestem w stanie zaakceptować, nadal... Piaskowy biom jest teoretycznie trzecim biomem, więc... No... Nie musimy mieć tak szybko ogarnąć tego wszystko, ty proszę. Właśnie to też chyba było potem potrzebne, to zaniesiemy. A, szkło w takim wypadku trzeba będzie kiedy indziej, ale... Proszę cię, gry, daj mi tego jednego dzika. Ja wiem, że proszę o bardzo dużo, ale... Jeden dzik! Jeden dzik i już nie będę narzekał, będę szczęśliwy z tego. Dobra, wiecie co? Spotkamy się za chwilę, jak już tego dzika zdobędę, chcę zanieść jak najwięcej rzeczy już. I zobaczyć, co tam będzie dalej za to muzeum. Dobra, tak. Mamy dzika, dzik jest, dzik. Nawet długo to aż tak jakoś nie trwało szczególnie. Dobra, dzik w pokebolu. Ciekawe, to jest, nazywa się Karna Krab, to jest... pszczołą królowej, czyli... Birbicz, a to jest królewska pszczoła. Antorak? Okej, okay, czy tak się nazywają dziki? Skortixa, czyli Skortix się nazywa teoretycznie, tamten. Dobra, zobaczmy jeszcze w sumie, jak to jest z tym tamtym, no... ze stalem, tak. Okej, okay, jest stal. I teraz tak, oszukamy system, szkło wezmę w ten sposób. Zaniosę jak najwięcej rzeczy, bo naprawdę chcę to już zanieść, mieć ze sobą. Idziemy. I... Dobra, to nie tutaj? Kurczę, gdzie to było? Mówię, że gdzieś to... Było, co? Pamiętam, gdzie tego chcieli, ale wiem, że tego chcieli. Te kwiaty krwawe też chcą. Okej, będą się wyhodować. Dobra. Raby... tutaj chcieli. Dobrze. I tak, celowo nie uzupełnią wszystkiego, bo chcę na spokojnie po prostu. Wszystko. To jest tak, pszczoły gdzie były? Myślę, dobra, to są te dziady. Szkło, może coś czego jeszcze nie umiemy. Zwykłe pszczoły tutaj, królewskie chyba nie były potrzebne. Myślę, że tak dobrze, że je mamy, ale no. Teraz, kiedy to już jest ogarnięte, możemy wsadzić. Najpierw dziki. O, coś się dzieje. O, wow. Nie, nie mam wypawkę, już to mówiłem.
Ładne. Okej, okay, fajne. Nie wiem, czy tutaj są jakieś nagrody takie faktyczne za to, czy tylko takie coś, ale wow, kolejny się ewoluuje. I to będzie wyspa krabów? Czyli skalna? Dobrze, myślałem, że to będzie ta skalna wyspa. Okej. Okay. Innych rzeczy jeszcze na razie nie możemy dokończyć. Ze smutkiem stwierdzam, ale tak, pogadajmy z nim, czy coś jest? Okej, okay, trawiasta wyspa, skalna wyspa, wyspa pustynna, morska, leśna, śnieżna? Z metalu... Behemutium, okej. Okay. Trawiasta, trzymaj nagrodę. W ulepszeniu, ulepszenie zdrowia, zwiększa z maksymalnym zdrowiu 200 punktów, okej. Okay. I nowy skin, okej. Okay. A tutaj jeszcze więcej zdrowia i jeszcze więcej. Znaczy jeszcze inny skin. Więc dziemyki. Czy teraz nam coś powiesz? Źle to zrobiłem, powinien kupić wszystko. Tak, ja wyhoduję sobie te kwiaty spokojnie. A teraz jeszcze w sumie tak wpadł na pomysł. Jak odłożymy to takie tutaj teoretycznie niepotrzebne badziewia? Dobrym pomysłem nie byłoby może spróbować podmienić na razie bota, który z nami łazi. Na bota bojowego. Tak, mamy już trochę więcej tego HP i w ogóle. Włączyłbym tego bota i chcę zobaczyć, czy faktycznie mogę teraz tutaj wejść jeszcze raz i można zacząć chyba walkę. Okej. Okay. Ciekawy jakiś cel główny tego, żeby tutaj toczyć walkę i tak dalej. Bo teraz jeszcze mogę przynosić im te kwiaty i tyle. Okej. Okay. Ale z drugiej strony, kto wie, może jest sens. Jakby to, że ty przyszedłem i próbuję walczyć znowu, można powiedzieć, że wynika z mojego podejścia do Foragera też. Gdzie odkryłem, że można walczyć z bossami wielokrotnie, żeby teoretycznie po prostu móc ten. Okej, okay, czyli chyba wszystkie skałki trzeba zniszczyć, żeby się przestało leczyć, czy jak? Bo trochę nie ogarniam szczerze teraz tego fragmentu. Nie, dobra, powiem po prostu się leczyło przez jakiś czas. Ale tak, żeby po prostu farmić materiały znów. Jeśli to działa tak samo, to może te kwiaty będę przynosił częściej. Kto wie. Albo będę po prostu walczył, bo teoretycznie nie mam pojęcia, o co chodzi z tym. Tak w pełni. Chyba, że teraz coś zepsułem, bo teraz to... Wydaje się być... totalnie martwy, nieżywy i w ogóle. A fajnie, czyli tlenu w ogóle na nie... znaczy, nie zatrzymuje. Ale okej. Okay. Pytanie brzmi, po co to było? A... okej. Okay. Czyli... Okej, okay, czyli jest sens jednak z nimi i walczyć chociaż raz i tą. Dobra, tak czy inaczej, bocie bojowy, dziękuję ci. To był dobry pomysł. Defensywnie. I okej, okay, skoro to jest taki spokój... O, patrzcie, w ogóle umiejętność tam wskoczyła. Czy wygląsko wypuszczałem więcej gałązek? To było coś takiego. Teraz pytanie, czy ja to chcę, bo tutaj mamy z drugiej strony coś takiego. Patrzcie, punkty zdrowia. Dobra, są jeszcze drony, ale dronów nie ogarniamy. Dobra. Dobra, dobra. A. Jeszcze raz dobra. Chwilowo... jednak bym się tym nie zajmował. A zobaczmy raczej, co byśmy mogli osiągnąć dzięki pomocy rzeczy takich jak szkło w technologiach, są podobne. Chyba kupy? Okej, okay, kupy i tego takiego dziwnego plastiku podobnego czegoś. I zasilanie 2! Energia z pomysłu leczyć przez cały dzień. Mniej wydajny, a nie potrzebuje żadnego paliwa.
Challenge accepted. Zbieramy piach. I przerzucimy się na paliwo słoneczne. Będziemy inaczej mówiąc zostawiać wszędzie dużo paneli słonecznych, żeby móc szybko, fajnie generować takie rzeczy. I teoretycznie ty byś mógł wtedy stworzyć produkcję szkła już na tej wyspie. Tylko tak. W sumie zaraz mogę zacząć się ogarniać. Tylko ważna sprawa, musi to polegać na tym, a że będziemy tu mieć dużo botów bojowych, które będą chronić pozostałe rzeczy. I tak, dosłownie jednego zbieracza, który będzie zbierał piach, i jednego dostawczego. Wiecie co? Bierzmy się do roboty. Ogarniemy to. Ogarniemy to. Dobra. Jeden dostawczy tam będzie potrzebny. Czyli jedna miedź. Dobra, tylko weźmy po prostu cegły i trochę materiałów. Okej. Zbieracza mamy teoretycznie, poświęcę swojego personalnego. Więc potrzebujemy bojowych jak najwięcej. I zbieracz, i tego dostawczego. To jest tak, czy mogę zbudować tam piec? Będę mógł piec. Okej, to też. To też. Dobra, teoretycznie mam wystarczająco na wszystko, tylko przydałoby się stal. Bo z tego co pamiętam, stal jest potrzebna do ogarnięcia przenośnika. Ja chciałbym przenośnik, żeby tutaj szkło nam leżało. Dobra, mamy wszystko. Jeszcze tylko trzeba będzie... A, jak to się nazywa? A, można Q, żeby dodawać od razu ten konkretny przepis. Fajna rzecz. Trzeba będzie zobaczyć, jak właśnie te panele słoneczne robić, bo... Nie chcę tam pracować na węglu. Zresztą nawet z piekami kamiennej też mi się chyba przerzucił na panele słoneczne, żeby szybciej stal produkować. Bo tam jest mało tych krzewów jednak. Ale dobra. I to też mam 36 minut, więc powoli powinienem kończyć. Ale tak, po prostu zróbmy ogarnijmy wyspę tamtą i jak to zrobimy, to już będzie po prostu... Wtedy koniec. I potrzeba szkła. Dobra. Ogarnijmy podstawy tamtej wyspy jakby. Zanim będziemy przechodzić jeszcze do całości. Okej. Okej. Piach. Czyli infrastrukturę prawie mamy gotową. Tylko jeszcze tak. Nawet niech będą trzy piece elektryczne. Jeśli kogoś zastanawiać tak chaotycznie, to po prostu szybko chciałem to przygotować. Zanim pójdziemy tam z botem bieraczem, botem ogarniaczem i botem bojowymi. Mamy cztery miejsca, więc dwa bojowe, dwa takie, tak wszystko mamy. Gałązki tutaj. Cegieł na razie nie potrzeba. Dobra, teoretycznie potrzeba. Odłóżmy kwiaty, tak będzie najlepiej. I dobra, mamy wszystko, co będzie potrzebne, więc teraz logistyka, tak, to... logistyka nie tutaj, a dobrze, dobrze, dobrze. Prawidłowy kierunek nawet, super. Tylko trzeba powiedzieć, bo tam przynosi tutaj szkło. Dobrze. Podbojowy, profil ochrona, polowanie. Będzie potrafić cały czas podkreślać, że które atakują buty, atakują gracza. A, dobra. Ochrona. Tak, ty robisz wszystko. A ty atakuj to. Gotowe. Czy da się ich nastawić na naprawianie botów? Tak, to co jeszcze jednego, który by naprawił boty, trzeba będzie. Jak masz dostarczać? Nie, nie da się naprawienia botów zrobić. Smutno. Smutno mi to bardzo. I teraz tak, jeśli chodzi o przepisy, szkło. 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 Powinno być ok. I teraz tak, jeszcze szybko z umiejętności. Duże góry piasku. To też by się przydało. W sumie też jeszcze z innych rzeczy, które mogą się przydać, to to, że szybciej to działa. Albo, że to więcej dostarcza. Zanim co chcę wziąć tak naprawdę. Weźmy w sumie, że ponad sobie będą dużo więcej dostarczać. Dobry pomysł. I co możemy jeszcze zbadać? Coś się nie przyda. Dobra. Tak czy inaczej.
będę teraz wykopował wszystko, z nadzieją na to, że dostaniemy wystarczająco ekspów, żeby jeszcze jakieś inne fajne ulepszenia zrobić, tylko to, że te piece działają szybciej, czemu nie. I tak, chyba dobrym pomysłem będzie naprawdę wykupić te wszystkie tanie jakieś rzeczy, zanim będziemy robić te drogie. Więc tak, wyłączam podnoszenie przypadkowych rzeczy. I spotkamy się w sumie, jak będziemy u szkło, żeby pierwszy panel sobie tam postawić. Okej, okay, poziomu jeszcze nie mamy, ale zaszła pewna... I tak, celowo tak to trochę zrobiłem, bo początkowo było to prawdziwe, a potem tak się znowu odbiło. Zmiana w planach. Otóż miedź produkujemy już teraz na naszej podstawowej wyspie. Wiesz, iż ponieważ stwierdziłem, że no, powinniśmy dać radę. Mamy wystarczająco chyba wunuglów, jeśli nie to aż to był błąd, chociaż... Nie, mamy węgla. Żeby tutaj to ogarniać, nawet na trzpiec niech to będzie. Chociaż tyle co się... Dobra, wiecie co. Róbmy czwarty i piąty piec na żelazo nawet, niech będzie. I teraz ważna rzecz, tak też, niech będzie czwarty piec na miedź. I tak, produkujemy tutaj, głównie dlatego, że stwierdziłem, że będzie to ciekawsze rozwiązanie, jeśli będziemy tam tutaj produkować, a tu zajmiemy się dostarczaniem węgla na produkcję stali. Tą też chciałbym przyspieszyć, co znacznie stawiając więcej piece za chwilę. Więc tak, czy transporter nie wymagał... Nie myślę tylko stali, skoro dopiero co użyłem moją stal na transporter. Dobra, nie istotne. A co jest istotniejsze, to to, że mamy wystarczająco, żeby postawić pierwszy panel słoneczny. Który produkuje ile energii? Jeden. Czyli one tylko dwa dostarczają. No bardzo, czemu nie mogę zrobić interakcji z piecem? Zepsuło? No coś mi się definitywnie zepsuło, nie mogę interakcji robić. Okej. Okay. Ale nadal się tylko dwa mocy. Okej. Okay. Czyli piec wymaga jeden. Piec wymaga jeden mocy, ten tutaj. Panel daje dwa, bo mamy podwójne. Weźmy to, że szybciej działają. Mamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Dobra, więc tutaj teoretycznie dostawmy jeszcze jeden piec, który będzie produkował szkło. Na razie dwa panele słoneczne, czyli jak będziemy obsługiwać. Tak, skoro tutaj mamy znowu teraz generator węglowy na razie jeszcze. To w sumie mógłbym dostawić ten, jak to się nazywa. Kurczę, ciągle się gubię. Piec. Kolejny, niech produkuje więcej stali. I tak, jestem pewien, że bot będzie zadowolony z tego, że mu pomogłem w ten sposób. Dobra, dziękuję bardzo. I... Wow. Mimo tego wszystkiego, patrzcie, ile tu nadal się nagromadziło tego. Aż tak zaskakujące, że nadal jest to zapełnione. Dobra, zróbmy magazynek jeden na miedź. Definitywnie zaraz w ten sposób to się odciąży. Tak, trzy piece, które przerobiłem to na węgiel, to może trochę za mało. Zróbmy jeszcze czwarty, bo czemu nie. Wszystko jest w jak największym porządku, wszystko działa. Tutaj brakuje piasku. Ale szczerze mówiąc, ty piecyk już nie jesteś nam potrzebny. Na ten moment, podkreślam. Później możesz być. Proszę, mamy już dostawy szkła. Mamy dostawy szkła. Działa wszystko. I dobra. Stawiając ten tutaj drugi panel słoneczny. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście zadowoleni z tego, jakie postępy tutaj robimy, nawet jeśli powolne. I cóż, w następnym odcinku, to mam nadzieję, będzie po prostu szybciej niż ten pomiędzy tym poprzednim, postaram się tutaj też już ogarnąć te panele, żeby mieć tutaj co najmniej cztery piece.
Albo jeden. W sumie jeden pies wystarczy na początek. Taki czysty. I tak. Nie mam czasu więcej do zadania. Po prostu postaram się to wszystko ogarnąć. A póki co, jak mówię, to tyle, więc do zobaczenia i trzymajcie się. Hej, hej.